Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak dużo młodzieży. Wreszcie będą wiedzieli, gdzie jest Ratuszowy. Gdzie można spędzić miłe wieczory. Tym bardziej, że są coraz chłodniejsze, więc zapraszamy. Bardzo się cieszę, bo głównym bohaterem jest pani Krystyna i pan Hans Bringerowy, którzy, jak wiem, współpracują już od dawna z Lesznem, z pierwszym liceum, a pomysł narodził się podczas mojej rozmowy z panią Barbarą Kochanek, którą witam bardzo serdecznie, i z panią Gosią Lenin, którą znamy się od lat. Jak usłyszałem, że mamy tak wspaniałą postać, zakochaną w Polsce, zakochaną w Lesznie, no pomyślałem, że musi się znaleźć dla niej miejsce, no i na tyle godne, więc witamy w Bibliotece Ratuszowej. Bardzo się cieszę z tego spotkania i oddaję głos naszym przyjaciołom i gościom. Dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, bardzo dziękujemy za to, że zechciał Pan z nami współpracować i że udało nam się doprowadzić do dzisiejszego spotkania. Ja powiem krótko. Pana Hansa Bollingera poznałam, bo on tak chciał. To pan Hans Bollinger znalazł w internecie naszą szkołę, a myślą przewodnią i powodem, dla którego zjawił się w Lesznie, był fakt, że szkoła nosi imienia ról leszczyńskich. Natomiast pan Hans Bollinger jest wielkim miłośnikiem Stanisława Leszczyńskiego, który był przez swoje ostatnie lata Stanisław Leszczyński związany z Zweibrücken, Nancy i Lüneville, a to są rejony właśnie Niemiec, gdzie pan Hans Bollinger mieszka. Pan Hans Bollinger jest autentycznym polonofilem, o czym świadczy oprócz faktu, że lata temu szczęśliwie ożenił się z panią Krystyną, która jest Polką, to również jego podróże po Polsce i książka, którą dzisiaj zaprezentuje w sposób absolutny, dowodzi tego, że pan Bollinger jest człowiekiem, który kocha Polskę, kocha Polaków, świetnie rozumie nasz kraj i nie tylko nas. Oprócz tego, że jest pisarzem, jest pedagogiem, jest również muzykiem, o czym myślę, będziecie mogli się Państwo dzisiaj również przekonać. Hans, jeszcze raz serdecznie witamy. Bardzo, bardzo się cieszymy z Twojej tutaj obecności. Jak widzisz, młodzież przekonałeś do siebie już dawno, stąd taka liczna ich obecność tutaj. Witamy i zapraszamy. Serdecznie witamy i dobry wieczór. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese Begrüßung von Ihnen und von dir und möchte Sie auch ganz herzlich hier willkommen heißen heute Abend zu dieser Lesung. Dziękuję bardzo za te miłe słowa powitania i również witam serdecznie wszystkich i dziękuję za przybycie na to spotkanie autorskie. Ich möchte mich besonders bedanken auch bei Małgosia Olenik und bei Frau Barbara Kochanek, die das Ganze mit vorbereitet haben, ebenso bei, ich muss leider schauen, Andrzej Kuschminski, dass wir heute Abend hier sein dürfen und dass diese Lesung hier stattfinden kann. Szczególne podziękowania, jak słyszeliśmy, oraz dla pana dyrektora Andrzeja Kuźmińskiego, dzięki któremu to spotkanie mogło dojść do skutku. Ich freue mich ganz besonders, dass heute Abend viele Schüler da sind, denn ich selbst war 40 Jahre Lehrer. Und wir haben auch immer versucht, unsere Schüler für Literatur zu interessieren. Das ist nicht einfach, deshalb freue ich mich ganz besonders. Ein Kompliment an euch, dass ihr heute Abend hier seid. Niesamowicie mnie cieszy wasza obecność, drodzy uczniowie. Sam byłem 40 lat nauczycielem. Próbowałem młodzież zachęcić do czytania, do literatury. I to, że tu jesteście, to jest oznaka, że was to też, że was to interesuje i dziękuję wam za to. Gestatten Sie mir noch einige Bemerkungen, bevor wir beginnen. Das heißt, heute Abend wird meine Frau lesen. Normalerweise in Deutschland lese ich selbst mein Buch, aber da ich der polnischen Sprache nicht so mächtig bin, muss meine Frau heute Abend diese Rolle übernehmen und lesen. Normalnie przy wieczorach autorskich w Niemczech sam czytam fragmenty mojej książki, ale tu dzisiaj w Polsce będzie tą rolę przejmuje moja żona i będzie dla nas czytać te fragmenty. Ich bin 1949 in einem ganz kleinen Dorf im Saarland an der französischen Grenze geboren.
Urodziłam się w 1949 roku w małej wsi na granicy niemiecko-francuskiej w kraju Sary w Niemczech. Und werde immer wieder gefragt, wie konnte es sein, dass du 40 Jahre seit 1976 nach Polen fährst, ohne den geringsten, damals, also vor 40 Jahren, nicht den geringsten Kontakt nach Polen, familiär, Freundeskreis, nichts, null. Wie konnte das kommen? Często jestem pytany o to, jak to jest możliwe, że nie mając żadnych rodzinnych powiązań, ani wielkich kontaktów przyjacielskich, od tylu lat, od 76 roku, podróżuję po Polsce i jestem tu po prostu. Dazu eine Erklärung. Mein alter Volksschullehrer in dem kleinen Dorf hat in mir in den 50er Jahren, ich sage, eine Osteuropa-Sehnsucht implantiert. Mój nauczyciel w szkole podstawowej, do której chodziłem w tej małej mojej wsi, w jakiś sposób zaszczepił we mnie taką tęsknotę za Europą Wschodnią. Wie hat er das gemacht? Er hat alte Filme gezeigt über Masuren, über die masurischen Seen, über die kurische Nährung, über das alte Danzig. Pokazywał nam filmy o Gdańsku, o po Jeziorzu Mazurskim, o Mierzei Kurylskiej, o czym jeszcze? Die kurische Nährung, Litauen. Już wszystko. Ja? Okay. Kraniche, Hirsche, Kraniche, die über die Wiesen flogen, Adler, kapitale Hirsche und Elche, die auf der Nährung durch die Dünen zogen. W tych filmach pokazywane były żurawie i orły i jelenie przepiękne i łosie, wszystko to, co na tych ziemiach można było spotkać jako naturalne. Aber auch das Leben der Menschen, die noch nicht abgehoben hatten, die noch verbunden waren mit der Erde, die mit den Jahreszeiten gelebt haben. Und das hat mich fasziniert. Najbardziej fascynowało mnie życie ludzi, bo to pokazywane życie ludzi w tych regionach było mocno związane z taktem pór roku. Ludzie, byli to ludzie bardzo związani, przywiązani do swojej ziemi i żyjący w zgodzie z naturą. Aber ich wusste, da kannst du nicht hinfahren, als ich etwas älter wurde und begonnen hatte, Fahrten zu unternehmen. Die kurische Nährung war militärisches Sperrgebiet, dann eiserner Vorhang, die Sprache, alles, also es blieb nur eine Sehnsucht. Jednakowoż tkwiła we mnie tylko tęsknota, bo wiedziałem, że warunki geopolityczne i nie tylko, bo na przykład też język stanowił barierę, żeby poznać te rejony, ale to był też okres blokady militarnej i okres, gdzie żelazna kurtyna bardzo skutecznie uniemożliwiała tego typu podróże. Und dann habe ich 1976, die Älteren unter Ihnen werden wissen, was das heißt. 1976 habe ich in Sabrze, Hindenburg früher mal, eine Polin geheiratet. Das war dann ein Grund, wieder nach Polen zu fahren, zum ersten Mal nach Polen zu fahren und des Öfteren nach Polen. So begann meine Reise nach Polen. Ale w końcu wyjechałem do tej Polski, bo w 76 roku poślubiłem moją żonę, która mieszkała wtedy w Zabrzu i tam właśnie wzięliśmy ślub. Das zweite war, ich habe einen Verein gegründet, der heißt Begegnungen auf der Grenze, Spotkania na Granicy, Rencontre à la Frontière, bei uns an der Grenze. Und ich betreibe seit 22 Jahren intensiven Kulturaustausch mit Polen. Drugi powód był taki, że od 22 lat przewodniczę Towarzystwu Polsko-Niemieckiemu pod hasłem Spotkania na granicy i której celem jest wymiana kulturalna między krajami. Ja, und das war ein weiterer Grund, oft nach Polen zu fahren, überall, wo ich war. Und der dritte Grund war, in unserem Dorf gibt es seit 15 Jahren ein ökologisches Schullandheim, das mit Polen arbeitet, mit der Ukraine und mit Frankreich. Und das war ein weiterer Grund, ständig
nach Polen zu fahren. Kolejny powód, żeby znowu jeździć do Polski, to było to, że w miejscowości, w której mieszkamy, to jest w Gensheim, powstał ekologiczny dom spotkań młodzieży, w którym po prostu spotyka się ustawicznie młodzież z Polski, Ukrainy i Francji i realizują wspólnie projekty ekologiczne, ale nie tylko. Und wenn man, wie ich dann also 40 Jahre durch Polen reist, von Danzig bis nach Białystok, von Olsztyn nach Krakau und Bieszczadegebirge, Białowieża und überall, ich kenne Polen besser als meine eigene Heimat, dann trifft man auf sehr viele Menschen. Man kommt durch viele fantastische Landschaften und es entstehen Geschichten. Und diese persönlichen Geschichten, die habe ich in diesem Buch geschrieben. Es ist kein Reiseführer, es sind ganz persönlich erlebte Geschichten. Ponieważ od 40 lat już tak podróżuję po całej Polsce, wzdłuż i wszerz, słyszeliśmy miejscowości wymienione, że wydaje mi się czasami, że bardziej lepiej znam Polskę niż Niemcy, to te podróże wiążą się z tym, że spotykam wielu ludzi i przeżywam różne historie, które stały się jakby kanwą do opisania tego właśnie w mojej książce. Nie jest to żadna książka podróżnicza, jest to po prostu, są to moje reminiscencje, spotkania, wspomnienia właśnie ze spotkań, podróży po Polsce, moje wrażenia i przygody. Bevor wir beginnen, möchte ich Ihnen noch sagen, das ist ehrlich ernst, ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Kultur und Geschichte. Zanim zaczniemy, to chciałam jeszcze raz bardzo poważnie to powiedzieć i podkreślić, że jestem fanem polskiej kultury i historii kultury. So, wir beginnen jetzt mit der Einleitung und da ist von einer Senatorin, von einer polnischen Senatorin, Frau Professor Simonides, die Sie vielleicht vom Namen kennen, die Rede, die war an der Frankfurter Buchmesse eingeladen von uns an einer Podiumsdiskussion und so beginnt meine Einleitung. Zaczyna się od wstępu, od słów pani senator Doroty Simonides. Gdzie leży Polska? Zapytał moderator panią profesor Dorotę Simonidis, polską posłankę na Sejm i wieloletnią senator podczas wieczornej dyskusji plenarnej na dzień przed otwarciem targów książki w Frankfurcie w roku 2000. Polska nie leży, Polska pracuje. Odpowiedziała pani profesor krótko i zwięźle, zjednując sobie sympatię wszystkich, których tą celną ripostą doprowadziła do śmiechu. Wypowiedź trafiła w samo sedno naszych wyobrażeń o ówczesnej Polsce, a w moich w szczególności, ponieważ moje szlaki często wiodły do kraju nad Wisłą i dobrze wiedziałem, jak mocno on się zmienił. To nie była ta sama Polska, którą ujrzałem w 1976 roku podczas mojej pierwszej wizyty w tym całkowicie obcym wówczas kraju. Od tego czasu Polska śmiało i pewnie kroczyła drogą ku przyszłości zwieńczoną wejściem do Unii Europejskiej w roku 2004. Polska była w trakcie radykalnych zmian politycznych, społecznych i kulturalnych. Młodzież zapatrzona w zachodnie wzorce i wartości zaczęła na serio uczyć języków obcych i podróżować po Europie. Zauważono, że opłaca się pracować. Prywatne inicjatywy wyrastały jak grzyby po deszczu. Właśnie ten stan rzeczy Dorota Simonidis miała na myśli owego pamiętnego wieczoru. W 1976 roku udałem się do Polski, aby poślubić Polkę. W czasie tej podróży towarzyszyło mi poczucie, że zbliżam się zupełnie mojej dawnej tęsknoty, mojej głębokiej tęsknoty za Europą Wschodnią. Tę fascynację wzbudził we mnie mój dawny nauczyciel ze szkoły podstawowej, pokazując kilka starych filmów o Gdańsku, o jeziorach mazurskich, Mierzei Korońskiej, małe mazurskie wioski,
otoczone były jeziorami. Rybacy wyciągali na ląd sieci wypełnione rybami. Łosie podchodziły z głębi lasów do mierzei. Na polanach dumnie kroczyły okazałe jelenie, a nad łąkami krzyczały w locie żurawie. Wzbudzający zachwyt obrazy mocno utkwiły w mojej pamięci. Nieskończenie piękne obrazy, dziewicza przyroda, proste życie ludzi, którzy twardo stąpają po ziemi bez zbędnego patosu. Przeczuwałem w tym wszystkim jakąś pierwotną tajemnicę, która nie została jeszcze odkryta. Nie potrafiłem o tym zapomnieć i do dziś nie daj mi to spokoju. 14 lat po mojej pierwszej wizycie w Polsce niepodległość uzyskała również Litwa, której losy przez wieki mocno splatały się z losami Rzeczypospolitej. Rok później byłem z wizytą również w tym kraju, na Mierzei. Całymi dniami wędrowałem przez małe wsie, odwiedziłem Tomasza Mana, przemierzałem kilometry wielkich wydm, które stanąłem oko w oko z łosiem, chociaż leśniczy godzinę wcześniej zakwestionował obecność łosi na tym terenie. Tak brzmiała teoria. Tymczasem w rzeczywistości łoś stanął 20 metrów przede mną, beznamiętnie omiótł wzrokiem moją osobę i powoli oddalił się, znikając w lesie. Powróćmy jednak do Polski. Po ślubie w 1976 roku często jeździłem do kraju nad Wisłą, początkowo na Śląsk i do Krakowa. Chociaż ten kraj był wtedy jeszcze mocno związany z blokiem wschodnim, jednak ludzie byli pewni siebie, uparci, wolni myślą i świadomi swojej historii. Intelektualiści, zresztą nie tylko oni, przejrzeli na wylot propagandę partii komunistycznej i kpili z niej przy każdej nadarzającej się okazji. Twórcy kabaretów w Krakowie potrafili całkowicie otwarcie przedstawić krytykę reżimu w formie ironii i drwin. Wokół pomnika Mickiewicza zbierali się studenci, księża, uczniowie, intelektualiści, aby swobodnie wygłaszać przemowy piętnujące system. Jakoś nigdy nie interweniowała milicja ani cenzura, ani policja. Milicja. W biegiem czasu miałem okazję poznać wiele zakątków oraz miłych ludzi. Niektórzy z nich do dziś są moimi przyjaciółmi. Miałem ich wielu i wszędzie. Od Karpat po Mazury, od Wrocławia aż po Olsztyn, od Gdańska po Białystok, Rzeszów. Za sprawą pełnionej funkcji mogłem wzbogacić doświadczenia z pobytu w tym wspaniałym kraju i poszerzyć kontakty z jego mieszkańcami. Odwiedzałem i wciąż odwiedzam miejsca pamięci ofiar I i II wojny światowej. Skonfrontowany jestem ze świadectwami zbrodni dokonanych przez nazistów, którzy masowo mordowali ludzi. Widziałem również opuszczone okolice, gdzie komunistyczny reżim zlikwidował osady Łemków i Bojków, wypędzających ich z ojczystej ziemi. Jako Niemcowi przyszło mi się zmierzyć z nieopisaną tragedią obozów w Oświęcimiu i Treblince. To bezsprzecznie najbardziej znane i symboliczne miejsce pamięci nazistowskich zbrodni. Dotarłem również do wielu małych, nieznanych miejscowości, gdzie popełniono czyny równie okrutne jak w Nowym Śmigrodzie, znajdującym się na skraju Magórskiego Parku Narodowego. Minęło prawie 40 lat od czasu, gdy po raz pierwszy przyjechałem do Polski. Dzisiaj Polska jest nowoczesnym, ambitnym krajem, świadomym swojej historii, pełnym kulturalnych różnorodności i jako członek Unii Europejskiej ciągle się rozwija, śmiało patrząc w przyszłość. Nie, Polska nie leży, jak o to pytał moderator na targach w Frankfurcie. Ona w międzyczasie wstała i pracuje, stając się nowoczesnym krajem w środku wielkiej europejskiej rodziny, jakże proroczy okazały się słowa Doroty Simonides. Das war meine Einleitung.
Und jetzt kommen wir zur ersten Geschichte, die heißt Heimliche Hochzeit oder wie alles begann. Teraz możemy po tym wstępie przejść do pierwszej historii. Tytuł ma Tajemniczy ślub, jak to wszystko się zaczęło. Ja, unsere Hochzeit war wirklich heimlich und ein Abenteuer. Ten ślub naprawdę był potajemny. Und ein Abenteuer. I był przygodą. Ich wurde immer wieder gefragt, wie konntest du 1976 in Sabsche damals eine Polin heiraten? Wie kam das? Często się ludzie pytają, jak do tego doszło, że w tym 76 roku w Zabrzu poślubiłeś Polkę? Ich will Ihnen das erklären. Der Onkel meiner Frau fuhr in den 50er Jahren als Aussiedler, ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen, Aussiedler, die Oberschlesier konnten nach Antrag aussiedeln nach Deutschland. Und der Onkel mit seinen Kindern war nach Saarbrücken gekommen als Aussiedler. Aussiedler to przesiedleniec. W 50. latach wujek Krystyny został wysiedlony z Polski i wyjechał ze Śląska do Niemiec. Und seine Söhne waren damals meine besten Freunde. Jego synowie wtedy byli moimi najlepszymi przyjaciółmi. Also später, 1976 so rum, ja? So, und im Frühjahr 1976 sagten sie, im August kommt unsere Cousine aus Sabsche zum ersten Mal nach Deutschland. I oni powiedzieli w tym 76, że im August, że w sierpniu przyjedzie po raz pierwszy do nich ich kuzynka ze Śląska. Okay, ich fuhr im Sommer in Urlaub, die Freunde fuhren woanders hin und ich kam dann irgendwann im August wieder nach Hause. Pojechałem na urlop, przyjaciele też, a w sierpniu wróciłem do domu. Irgendwann riefen die Eltern meiner Freunde an und sagten, hör mal zu, unsere Nichte aus Sabsche, die ist schon da, aber unsere Söhne sind doch in Skandinavien. Kannst du dich nicht ein bisschen um unsere Nichte kümmern? Rodzice moich przyjaciół zadzwonili wtedy do mnie i powiedzieli, jest problem, bo przyjechała już z Zabrza Nichte, w tym wypadku siostrzenica czy bratanica? Siostrzenica. I naszych synów nie ma, bo są jeszcze na urlopie. Trzeba w Skandynawii, trzeba się nimi zaopiekować. Nie, oczywiście. Und dann habe ich mich 14 Tage um die Nichte gekümmert. 14 dni się nią opiekowałem. Im August sie fuhr nach Hause und im Dezember haben wir geheiratet. 14 dni w sierpniu się tak nią opiekowałem, że pojechała do domu, a w grudniu się z nią ożeniłem. Ja, das müsst ihr mal erst nachmachen hier. Uczcie się. Aber nein, ich kann das nicht raten, das nachzumachen unbedingt. Heute in unserer Situation müsste man nicht sofort heiraten, man müsste sich kennenlernen, man könnte nach Polen fahren, sie könnte von Polen nach Deutschland fahren und dann wird man irgendwann entscheiden, ob man heiratet oder nicht. W dzisiejszych czasach takich rzeczy się nie robi. Jest możliwość się bliższego poznania, odwiedzania się nawzajem i tak dalej, zanim się z kimś połączy, ale wtedy tak nie było. Ich habe damals den Satz geprägt, es ist einfacher, eine Freundin in Amerika zu haben, als in Polen. Ja, tak. Wtedy zwykłem mówić często, że o wiele łatwiej jest mieć dziewczynę w Ameryce niż w Polsce. Also es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder alles abbrechen oder heiraten. No i były tylko dwa wyjścia. Albo to skończyć, albo wziąć ślub. Und wir haben gesagt, heiraten. Dazu muss ich noch Folgendes sagen. Meine Frau in den 14 Tagen, sie sprach kein Wort Deutsch. Moja żona nie znała ani słówka po niemiecku. Ich sprach kein Wort Polnisch. Ja nic po polsku. Ja, also sie sprach nur Russisch, das konnte ich nicht. Ona po rosyjsku, ale ja znowu też nic. Sie kannte kein Englisch, Französisch. Aber das möchte ich Ihnen noch sagen, sie glauben gar nicht, was man sich alles sagen kann, wenn man will.
Nie wyobrażacie sobie, co wszystko można powiedzieć, jak się chce. Ja, okay. Also, nur 14 Tage haben wir uns gekannt. 3 Monate später, Hochzeit in Sapsche. Aber wir lesen ja nur Fragmente. Meine Frau liest jetzt ab der Stelle, wo es klar war, wir heiraten und wir fahren, und das möchte ich für euch auch besonders lesen. Wir fahren von Saarbrücken nach Sapsche. Die Grenzerfahrung, mein erster Grenzübertritt über die Tschechoslowakei damals, über Polen, wie das damals an der Grenze ablief, bis wir in Sapsche angekommen sind. Das liest sie jetzt vor, diese Stelle. Hansburg to jest zafascynowany swoją podróżą pierwszą do Polski, tymi przygodami na granicy, dobrze nam znanymi. Dla niego wtedy też to było wielkie przeżycie. I ta historia jest długa, ale tutaj czytamy tylko fragmenty, więc przeczytamy. Reszta jest w książce. Także przeczytamy fragment tylko, jak to było. Jak wyjeżdżali z Saarbrücken, to zawsze. Minęło naprawdę sporo czasu, zanim dowiedzieliśmy się, jakie dokumenty są wymagane, aby zawrzeć małżeństwo w Polsce. Nie potrafię w szczegółach opowiedzieć, jakie czekały nas perypetie i ilu posłańców musieliśmy zaangażować w to przedsięwzięcie. Kompletowanie rozmaitych formularzy, podań, uwierzytelnień nie miało końca, ale najważniejsze, że w efekcie wszystko się udało. Ostatecznie podjąłem decyzję w grudniu, w 1976 roku pojadę do Polski i nadzwyczajnie się ożenię. Wyruszyliśmy weselną odyseją razem z wujkiem mojej przyszłej żony i jego córką. Najpierw do Kolonii, gdzie postaraliśmy się o wizy do Polski i wizy tranzytowe przez Czechosłowację, która, jak się później okazało, przysporzyła nam w drodze powrotnej nie lada kłopotów. Moja przyszła żona ostrzegała mnie wprawdzie, że wcale nie jest pewne, czy będzie mogli się szybko pobrać. Nie sądziłem, że całe przedsięwzięcie okaże się aż tak skomplikowane. Trochę ominę. W długą podróż do Polski wybraliśmy się moim czerwonym Volkswagenem. Oprócz kilku drobiazgów i prezentów miałem walizce jedynie, nic innego nie miał, garnitur do odbierzmowania. Miał garnitur. Nie używam garnitur. I dobrze. Jechaliśmy przez Monachium, gdzie z powodu awarii samochodu musieliśmy zatrzymać się w warsztacie. Najpierw przez kilka godzin błądziliśmy w Wiedniu w poszukiwaniu ulicy Brunastrasse, która miała nas poprowadzić w kierunku czeskiej granicy. W międzyczasie zrobiło się już ciemno. Volkswagen, choć świeżo po naprawie, turkotał głośno po lokalnych drogach Dolnej Austrii. Według mapy tuż za Trassenhofen miała być granica. Sceneria przedstawiała się dość ponuro. Ciemno, głucho, odludzie. Rzadko mijaliśmy samochody. Nagle pojawiły się drogowskazy w kierunku przejścia granicznego. Po krótkiej kontroli przejechaliśmy austriacką granicę. Chwilę potem w ciemności wyłoniło się kilka aut, które stały przed zamkniętym szlawanem. Oprócz tego nie było widać nic, tylko jakąś przytłumioną latarnię uliczną. Śnieg leżał i było bardzo zimno. Nic się nie działo, żadnego ruchu. Ogarniało nas dziwne uczucie niepokoju. W naszym kierunku zbliżały się powoli dwie postacie w mundurach z widoczną z daleka bronią. Czechosłowaccy pogranicznicy podnieśli szlaban i nakazali nam jechać dalej. Już za późno, pomyślałem. Nie ma odwrotu. Jechaliśmy powoli, ostrożnie w kierunku słabo oświetlonej stacji granicznej. Celnicy biegali w tym i z powrotem. Zauważyłem też, że kobiety w mundurach z niemodnymi fryzurami, w surowym wyrazie twarzy, kobiety celniczki były wtedy dla mnie czymś nieznanym. Przypomniałem sobie książkę pod tytułem Kobiety w socjalizmie, którą kupiłem przed wyjazdem, w której przeczytałem, że socjalistyczne kobiety były bardzo pewne siebie i w większości aktywne zawodowo. Do nas jeden z funkcjonariuszy kazał nam wyłączyć silnik, tak jak zresztą uczynili to inni kierowcy. Zażądał paszportów, wiz tranzytowych,
z którymi zniknął za drzwiami. Wielu dni go nie było. Pogranicznicy byli dla wszystkich bez wyjątku nieprzyjemni, oficjalni, traktując nas jak nieproszonych gości. Czekaliśmy, snując różne przypuszczenia. Czas płynął, a w samochodzie robiło się coraz zimniej. Na wieży strażnicznie stali dwaj funkcjonariusze, których oddechy unosiły się w świetle reflektorów. Mieli na sobie grube mundury, futrzane czapki, a na ich ramionach widoczne karabiny. Gestykulowali z ożywieniem, pokazując coś w nieznanym kierunku. W tym momencie przypomniał się film Tak daleko, jak nogi poniosą, w którym rozgrywała się podobna scena. Czekaliśmy długo, a mróz przenikał do wnętrza samochodu. W pewnej chwili uzbrojeni pogranicznicy podeszli do samochodu, poprosili nas, aby wysiąść i iść za nimi. Weszliśmy do pomieszczenia, w którym stały jedynie metalowe stoły i taborety. Na ścianie wisiał portret czechosłowackiego prezydenta. Szczyt prostoty i urzędowej surowości, i pusto, i nieprzyjemnie, i ciemno. Czekało na nas formularze, deklaracje dewizowe i inne. Wypełniliśmy, oddaliśmy i czekaliśmy dalej. Minęły kolejne 2 godziny i zrobiła się północ. Wreszcie pojawili się funkcjonariusze i poszli z nami do naszego auta, gdzie rozpoczęła się kontrola celna. Cały bagaż trzeba było wyciągnąć, otworzyć. Zaczęło się grzebanie w walizkach. Padły pytania o aparaty fotograficzne, pistolety. Na koniec przeszukali dokładnie wnętrze samochodu, zaglądając nawet pod maskę silnika. Wreszcie pozwolili nam jechać. Jeszcze ostatnia budka wartownika, jeszcze jeden szlaba i koniec. Szlaba powędrował do góry, odetchnęliśmy z ulgą i znaleźliśmy się na terenie Czechosłowacji. I tak dotarliśmy do czeskiego Cieszyna, gdzie w środku miasta przebiega granica z Polską. Znowu pusto i ciemno, żadnych aut. Pojedyncze latarnie rzucały wątłe światło na ulicę. Nawierzchnia jezdni była tak kiepska, poprzetykana kałużami. Witryny sklepowe w większości wygaszone, dekoracje świąteczne bardzo skromne. Na mostach prezentowały się wielkie napisy propagujące socjalizm. Procedury na granicy z Polską były podobne. Najpierw dość długie czekanie przed szlabanem wjazdowym, potem również szczegółowa kontrola dokumentów i bagażu. Różnica była tylko taka, że polscy celnicy okazali się trochę bardziej przyjaźni. Dotarliśmy więc, daliśmy im w prezencie długopisy, papierosy, rajtuzy, jeszcze zapomniałem napisać, rajtuzy, które chętnie przyjęli. Nie było też tak licznych jak w Czechosłowacji tablic z pochwałami socjalizmu i przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Za to sporo wizerunków polskiego orła na szyldach i słupach granicznych. Po nieco krótszej odprawie przejechaliśmy most przez rzekę graniczną Oldzę, wjeżdżając do polskiego Cieszyna i oto po raz pierwszy znalazłem się w Polsce. W dzisiejszych czasach, gdy nawet na moment trzeba się nie zastanawiać, aby przekroczyć granicę z mieszanymi uczuciami, przypominam się dawne przeprawy do kraju, które trwały często całymi godzinami. W dzisiejszej Europie bez granic młodzi ludzie nie mogą zdobyć takich doświadczeń. Wjechać do Niemiec, do Czech czy do Polski to dla nich oczywistość. Myślę, że niektórzy nie potrafią nawet docenić, osiągnąć wolnej Europy. Zastanawiałem się wtedy, co czeka mnie w tym kraju, o którym w ostatnich miesiącach tyle słyszałem. Z opowiadań wujka, jego żony, którzy jako przesiedleńcy wraz z rodziną opuścili Polskę w latach 50. i z relacji o losach rodziny, którą miał niebawem poznać. Wyłaniał się wizerunek ziemi o bardzo trudnej historii, napiętnowany wciąż żywymi jeszcze wspomnieniami o wojnie, o wędrówce ludów i o czasach, gdy zawsze nazywał się Hindenburg, a Gliwice Gliwice. Podczas jazdy zaprzątały moją głowę również myśli o sprawach bardziej bieżących, o Krystynie, o mnie, o nas.
Obawiałem się, że nieco jak przyjmie mnie moja nowa rodzina, czy spodoba mi się tak ważna w życiu mojej przyszłej żony jej ojczyzna, Polska. I sądziłem wówczas, jak bardzo ten kraj odmieni moje życie. Jakbym wtedy mógł przypuszczać, że pokocham ten kraj, że zwiedzę wiele pięknych miejsc i poznam wspaniałych ludzi, że w zupełnie odmiennej sytuacji politycznej będę zajmował się wymianą kulturalną i tworzył partnerstwa szkół i czynił rzeczy pożyteczne zarówno dla Polaków, jak i Niemców. Kogoś, kto wówczas powiedziałby mi taką przyszłość, nazwałbym z pewnością człowiekiem szalonym. Wjeżdżając powoli do miasta, zauważyłem małe ogniska, przy których stali i ogrzewali się ludzie. Zdziwiło mnie to, wujek Krysi wyjaśnił mi to, że ze względu na fatalną sytuację zaopatrzeniową, ludzie stoją w kolejkach całą noc, czekając cierpliwie, aż rano otworzą sklepy spożywcze i mięsne. Szczególnie źle jest z mięsem, za którym stoi się niekiedy całymi dniami, czasem zresztą bez większej nadziei na jakiekolwiek zakupy, o czym dowiedziałem się później. Wujek Krysi zręcznie pilotował mnie do punktu docelowego naszej podróży, którym okazał się wieżowiec na typowym dla ery komunizmu osiedlu. Mieszkała w nim ciotka mojej przyszłej żony, siostra mojego towarzysza podróży do Polski. Zapamiętałem ten ostry zapach chloru, który unosi się po całej klatce schodowej. Do dzisiaj czuję ten ostry zapach. Wprawdzie nie bardzo rozumiałem, dlaczego nie jedziemy prosto do rodziny Krystyny, jednak nie zadawałem pytań. Najbardziej chciało mi się spać. Drzwi otworzyła nam zaspana ciotka Lena, która czekała na nas już od wielu godzin. Po niemiecku mówiła bez akcentu, więc wszystko szybko wyjaśniliśmy sobie. Mieszkanie było dość ciasne. Spaliśmy w trójkę w jednym pokoju. Trudno to było zresztą nazwać snem. Drzemałem w fotelu na siedząco, a wokół tańczyły obrazy celników, wirowały płatki śniegu. Ulice ciągnęły się w nieskończoność. Wciąż jechałem samochodem, a więc sprzęgły, bieg, hamulec, bieg, granica, celnicy, kontrola i tak w kółko. Nerwowy i męczący sen. Mój pierwszy w Polsce i oby ostatni taki. Okay, bis dahin. Ich habe dann, das sind Zeiten, die ihr gar nicht kennt. Grenzübertritt, Schlange stehen, bis morgen die ganze Nacht hindurch. Das waren andere Zeiten noch, die in Polen auch mal gab. Ja? To są czasy, które, to są czasy, które wcale nie znacie. Kolejki na granicach, jakieś kontrole, coś takiego zupełnie dla was coś obcego, historia. Historia. Gut. In den letzten Tagen, als ich da war, habe ich Teile der Familie kennengelernt, große Familie. Ich habe Sapsche, war in Krakow gewesen, einiges dort kennengelernt, die Gegend und so weiter. Następnych dniach poznałam część rodziny oraz Zabrze, miasto i okolice. Und irgendwann habe ich gesagt, ja Moment, eigentlich bin ich doch gekommen, um zu heiraten. W którymś momencie, fajnie się zwiedzało, ale w którymś momencie sobie powiedziałam, chwila, przecież tu przyjechałam, żeby się ożenić. Da hat man mir gesagt, das geht nicht. Warum? Ale powiedziano mi, że niestety nie da rady. Dlaczego? Das war bei uns in Deutschland auch. Wenn man heiraten wollte, musste im Rathaus eine öffentliche Anzeige sein, dass derjenige, Pan so und so, will seine, die Frau so und so heiraten. Das musste öffentlich im Rathaus aushängen, eine bestimmte Frist. Wtedy tak było nie tylko w Polsce, w Niemczech też, że w ratuszu musiała wisieć coś w rodzaju odpowiednich zapowiedzi przedślubnych. Ja. Czyli musi być było ogłoszenie, że pan taki a taki ma zamiar poślubić panią taką a taką i przez określony okres czasu takie ogłoszenie musiało wisieć. Und diese Frist lief erst im Januar ab. Aha, czyli akurat w tym wypadku kończyło się w styczniu ten okres. Aber so lange konnte ich nicht bleiben. Ale tak długo nie mógł czekać. Weil ich hatte damals ich war zwar Lehrer, aber bin auch Musiker. Und wir haben damals mit meiner Gruppe
unheimlich interessante Fernsehaufnahmen in der ARD abends 7:45 gehabt und die mussten direkt nach Weihnachten aufgenommen werden. Niestety nie mógł czekać na ten styczeń, ponieważ wtedy wprawdzie był nauczycielem, ale też członkiem grupy muzycznej. To była jego grupa i akurat zaraz po świętach została ta grupa zaproszona przez publiczną niemiecką telewizję ARD na nagranie. Bardzo im zależało na tym nagraniu i musiał koniecznie wrócić do Niemiec. Also ich musste nach Hause. Und da hat der Onkel gesagt, der Onkel, der ja Polnisch sprach, hat gesagt, Moment, jetzt gehen wir mal aufs Standesamt. Wtedy ten wujek powiedział, chwileczkę, zobaczymy, idziemy do Urzędu Stanu Cywilnego. Und meine Frau liest jetzt die Stelle, wo wir mit dem Onkel zum Standesamt fuhren und was dort passiert ist. I teraz będzie fragment o tym, co załatwiliśmy w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zgodnie z planem następnego dnia udaliśmy się w towarzystwie wujka do Urzędu Stanu Cywilnego. Przynajmniej on był dobrej myśli, zapewniając, że jeśli mamy skompletowane wszystkie dokumenty, to sprawa będzie załatwiona szybko i pomyślnie. Niestety, jego optymizm okazał się przedwczesny. Po pierwsze, musieliśmy bardzo długo czekać pod drzwiami, zanim poproszono nas do środka. Kiedy nas wpuszczono, urzędnik o surowej twarzy zapytał o cel naszej wizyty. Przynajmniej tak mi się wydawało, bo wujek rozmawiał z nim po polsku. Wujek mówił długo i z przejęciem, ale nic z tego nie rozumiałem, chociaż nie trudno się było domyśleć, że naświetla mu naszą sytuację. Surowy urzędnik słuchał bez drgnięcia powiek. Z mimiki jego twarzy nie udało się niczego wyczytać. Zapewne ślub jakiegoś Niemca z młodą Polką z Zabrza stanowił niecodzienne wydarzenie. Nie dało się tak po prostu zastosować standardowych procedur. Wujek dwoił się troje, używając różnych argumentów. W pewnym momencie wyciągnął do niego rękę ze zwiniętym banknotem o nominale 50 D-mark. Urzędnik błyskawicznie schował banknot, szybkim gestem chwycił za słuchawkę telefonu i zaczął coś komuś tłumaczyć. Odniosłem wrażenie, że 50 marek potrafi czynić cuda. To było wtedy wartość pensji całej miesięcznej. Rozmowa telefoniczna nie trwała długo. Urzędnik odłożył słuchawkę, spoglądając na nas z uśmiechem, oznajmił, że nasz ślub może się odbyć w trybie przyspieszonym w dniu 23 grudzień, dzień przed Wigilią. Pozostaje więc równie błyskawicznie w tempie załatwić wszystkie formalności, umówić świadków i tłumacza przysięgłego itd. Zdumiałem się trochę, jak ile mogą sprawić przyjemności 50 marek, ale szybko uświadomiłem sobie, że jeżeli jego nowy posiadacz wymieni go na czarnym rynku na złotówki, to uzyska kwotę mniej więcej równą jego miesięcznej pensji. No cóż, pieniądz rządzi światem. Takie są realia, nie tylko w Polsce. Wujek był bardzo dumny z siebie i co chwilę przypominał nam, że to on właśnie wbrew naszym obawom był od samego początku dobrej myśli. Zarażony tym optymizmem zacząłem wierzyć, że wszystko się uda i pobierzemy się na dzień przed Wigilią, tak jak chciałem ze względu na moje nagrania w telewizji. Trochę smucił mnie fakt, że będę się żenił bez udziału jakiegokolwiek członka mojej rodziny czy kogoś z kręgu przyjaciół. Teraz odbędzie się ślub cywilny, w późniejszym czasie organizujemy ślub kościelny w Niemczech, co mnie nieco pocieszyło. Tak też zrobiliśmy. Wszystko potoczyło się szybko. Tempo było rzeczywiście ekspresowe, bo po 14-dniowej znajomości w Niemczech żenię się zaledwie 4 miesiące później. Wróciliśmy z urzędu do kuzynki Krysi, aby pochwalić się o sukcesach naszych starań. Wszyscy szczerze się cieszyli i nic już właściwie nie stało na przeszkodzie, aby energicznie przystąpić do końcowych przygotowań. Był jeszcze jeden problem. Do tej pory wciąż nie miałem okazji poznać ojca mojej narzeczonej,
gdy o niego pytałem, otrzymałem nieco wymijające odpowiedzi. Tylko trochę mi się dziwnie wydawało, że nie złożyliśmy jeszcze wizyty u niego, u ich rodziców. Gdy zacząłem drążyć temat, dowiedziałem się, że mój przyszły teść jest, nie bardzo lubi Niemców. To trochę tu skracam, bardzo drastycznie napisał. W rodzinie uchodził za odludka, a na spotkaniach rodzinnych prawie nie było ze względu na swoje poglądy. Podobno bardzo się denerwował dyskutami prowadzonymi na tematy polityczne. Tak jak większość członków rodziny, mówił perfekcyjnie po niemiecku, ponieważ studiował w Wiedniu. W swoim rodzinnym Zabrzu uchodził za osobę bardzo wpływową. Wyjaśniło się też, że nie był zadowolony z zamiaru córki, która miała poślubić Niemca. Nie wyrażał zgody, grożąc bojkotem. Dlatego nie mógł się dowiedzieć, że tu jesteśmy, że wszystkie przygotowania do ślubu szły pełną parą. Z tego powodu nie mogliśmy odwiedzić rodziców Krysi, a samo wesele miało odbyć się u jej kuzynki. Trochę to smutne, że ojca nie było na ślubie, no ale nie można było nic zrobić. Mamę poznał już na różnych okazjach. Przy różnych okazjach, ale ojca jeszcze nie. Zaraz dalej. Ja, und so war es dann auch. Wir haben geheiratet und er saß 2 Kilometer Luftlinie an seinem Fernseher, hat geraucht, hat ein Bierchen getrunken, hat Fernsehen geschaut und wusste nicht, dass seine Tochter heiratet. Więc mąż mojej żony nie miał pojęcia. Ojciec. Mąż nie miał pojęcia. Ojciec mojej żony zupełnie nie wiedział, o co chodziło. Nie wiedział, że wyszła za mąż. Als meine Frau in die Arbeit zurückging, hat sie gesagt, ich heiße jetzt Bollinger. Żona wróciła do pracy i powiedziała wszystkim, teraz nazywam się Bollinger. Und ein Mitarbeiter, der ihren Vater kannte, hat den Vater angerufen, hat gesagt, hör mal zu, deine Tochter hat geheiratet. Jeden z kolegów nie umieszkał zadzwonić do jej taty i powiedzieć, posłuchaj, twoja córka wyszła za mąż. Und hat er gesagt, du spinnst, glaube ich, ja? Ojciec powiedział, to nie jest możliwe. Sie hat einen Deutschen geheiratet. Ach, unmöglich. No, ten na to, ale za Niemca podobno wyszła. Und to nach, nie jest możliwe. Als er nach Hause kam, hat er seine Frau gefragt, Fritz, ja sag mal, hat unsere Tochter geheiratet? Przyszedł do domu i spytał żonę, słuchaj, prawda, że nasza córka wyszła za mąż? Ja, natürlich, hat geheiratet. War einiges los, sie durfte nicht mehr nach Hause kommen. No, trochę się wkurzył. Krysia nie mogła, dostała zakaz wejścia do domu. Und ich durfte, konnte sie erst ein halbes Jahr später abholen. A dopiero po pół roku mogłem zabrać ją do siebie do Niemiec. Takie były przepisy. Am Heiligabend wollte ich nach Hause fahren, kam an die tschechische Grenze und die haben gesagt, nein, geht nicht. I wtedy, po tym ślubie, w tą Wigilię musiał wrócić do Niemiec i znowu na czeskiej granicy zhaltowali go i powiedzieli, nie da rady dalej jechać. Man brauchte nämlich 2 Transitvisum, eine für die Hinreise, eine für die Rückreise. Ich habe nur eins gehabt. Potrzeba było 2 wizy tranzytowe, jedna na wjazd, druga na wyjazd, a on tego nie wiedział, miał tylko jedną. Was mache ich jetzt wegen meiner Fernsehaufnahmen? Bitte? Was mache ich jetzt wegen meiner Fernsehaufnahmen? Ich muss nach Hause. Ja teraz zrobię, przecież program w telewizji ma być nagrywany. Ich wollte schon wieder nach Warschau mit der Lufthansa nach Frankfurt fliegen. Już nawet chciał pojechać do Warszawy i Lufthansa wrócić do domu samolotem. Da bin ich zur Post und die Älteren unter Ihnen wissen, was das heißt. An der Post am Heiligabend ein Telefongespräch zu etwa bestellen. Wtedy poszedł na pocztę. I tylko niektórzy jeszcze pamiętają, jak to kiedyś było. Co to znaczy? Jeszcze w Wigilię. So, ein Gespräch bestellen, warten,
Trzeba było zamówić, habe ich die deutsche Botschaft angerufen und die deutsche Botschaft hat gesagt, fahren Sie mal über Skorzelec, vielleicht bekommen Sie dann ein Transitvisum. I zadzwonił do, wtedy do ambasady niemieckiej i tam się dostał taką radę, że ma jechać do Zgorzelca, że być może tam na granicy w Zgorzelcu uda się załatwić tą wizę transportową. Gut, ich will es kurz machen. Wir sind dann durch die ganze, durch Opole, also Zabrze, Opole, Wrocław, sind wir gefahren. Ja? Und es hat geschneit, geschneit und geschneit. Strasznie sypał śnieg. Jechał przez te autostrady te dawne. Ich habe eine Reifenpanne gehabt. Jeszcze do tego gumę złapał. Mit der Taschenlampe im Mund habe ich den Reifen gewechselt. Z latarką w buzi wymienił jakąś oponę. Okay. Wir kamen nach Görlitz, ich bekam ein Transitvisum und wir sind nach Hause gekommen. Ich habe meine Fernsehaufnahmen gemacht. I udało się dotrzeć do domu i jeszcze zdążyć na program. Und ein halbes Jahr später durfte sie endlich ausreisen, ich konnte sie abholen. A dopiero po pół roku Krystyna mogła, dostała pozwolenie na wyjazd. Bo nie dostał wizy, żeby mnie odwiedzić, nie dostał wizy. Przez pół roku. Gibst du mir eine Gitarre, bitte? So, jetzt ein... Wir lesen jetzt ein nächstes Kapitel und zwar singe ich Ihnen ein Lied vor eines Schriftstellers, eines deutschen Schriftstellers. Der hat gelebt damals zur deutschen Zeit in Schlesien. Heute ist das polnisch. Und das Lied ist in Deutsch. Das ist nicht eure Musik. Das ist Musik, die ist vor fast 300 Jahren gemacht worden. Deshalb, ich spiele jetzt keine Popmusik oder Rockmusik, sondern das ist Volksmusik. Ja? Teraz będzie piosenka. Ich habe noch etwas vergessen, meine Frau macht darauf aufmerksam. Das ist ihr sehr wichtig, klar, habe ich vergessen zu sagen. Ich habe den Vater von ihr kennengelernt. Er kam dann nach Deutschland und er war ein ganz feiner Kerl. Ich habe mich mit ihm so gut verstanden. Und ich bin mit ihm... poznał teścia swojego. Przyjechał on do Niemiec, okazał się bardzo fajnym człowiekiem. Und ich bin mit ihm nach Bern, Basel, Zürich, Vierwaldstätter See gefahren und der Mann war, hat gesagt, das gibt es nicht. Das konnte er nicht glauben, dass alles schön war bei uns und in Ordnung war. Siehst du? Chodzi o to, że podróżował z nim, pokazywał mu różne miejsca i Krystyna, ojciec, był w szoku, że wszystko jest takie piękne. Er war total frustriert und hat, weil er über Jahrzehnte der Partei, der kommunistischen Partei, der Propaganda geglaubt hatte. I wkurzony był na siebie, że ufał przez tyle lat propagandzie o zgniłym, wstrętnym Zachodzie i tak dalej. O to chodzi, so. Nie? Jetzt aber zu einem deutschen Romantiker. Wer kann das sein? Ein deutscher Romantiker, der in Schlesien gelebt hat und der sehr, das ist unser berühmtester Romantiker. Wer kann das wissen? Ja. Gut, es war Josef von Eichendorff. Sagt Ihnen das was? Nein. Nein. Eichendorff ist bei ist in Lubowice bei Ratibusch geboren, 1788. Und er hat sehr, hat 2000 Lieder geschrieben, die vertont worden sind. Und ich war oft dort gewesen, habe vieles erlebt. Da gibt es eine kleine Geschichte, die sich dort zugetragen hat. Und ich möchte Ihnen aber zuerst ein Lied singen von ihm. Josef Eichendorff ist niemieckim Poetą, Pieśniarzem. 200 Lieder hat er geschrieben? 2000. 2000. Er hat Gedichte geschrieben. Ja, ich weiß. Gedichte, aber die wurden dann vertont. Ja. Ja, Komponisten haben natürlich das drin, ja. O ponad 2000 wierszy, które zostały potem do nich napisana muzyka, to jest 1788 rok. Wielki romantyk niemiecki, bardzo znany, zresztą mieszkający na Śląsku, w Polsce, tak? No.
Und das Lied handelt vom Wandern. Das war ein ganz großes Thema von ihm. Wandern und von der Liebe. To wielki temat, wędrówka i miłość. Wandern, liebe, mein Leben. Liebe eben, wie ich kann. Wollte ich mir auch Mühe geben. Stünd es mir wohl gar nicht an. Stünd es mir wohl gar nicht an. Schöne alte Lieder war es ich in der Kälte ohne Schuh. Draußen in die Seiten reist ich, weiß nicht, wo ich abends ruh, weiß nicht, wo ich abends ruh. Manche Schöne macht wohl Augen, meinet ich gefiel ihr sehr, wenn ich nur was wollte taugen. So ein armer Lump nicht mehr, so ein armer Lump nicht mehr. Soll dir Gott ein Mann bescheren, wohl mit Hof und Haus versehen. Wenn wir zwei zusammen wären, müsst mein Singen mir vergehen, müsst mein Singen mir vergehen. Die Geschichte heißt Eicheln. Sie kennen die Frucht des Eichenbaumes, Eicheln, aus Lubowice. Ganz kleine Geschichte, wir kürzen viel ab. Żołędzie z Lubowic. Jadąc z Krakowa w kierunku Wrocławia, zjeżdżając z autostrady za Gliwicami w kierunku zachodnim, dojeżdża się do Raciborza, a stamtąd niedaleko już do Łubowic. Łubowice to miejsce urodzenia wielkiego romantycznego poety Józefa von Eichendorfa. Urodził się w rodzinie w zamku 10 marca 1788, a jego przyjaciele przyjście na świat uświetliły wystrzały moździerze. Kiedy w szkole czytaliśmy aus dem Leben eines Tauben z życia Nisponia, niczego właściwie nie opowiadano nam o tym autorze. Nie wiedzieliśmy, że urodził się i żył na Śląsku, który niegdyś należał do Niemiec, a teraz do Polski. Prawdopodobnie chciano uniknąć skomplikowanych wyjaśnień, dlaczego wtedy Śląsk był niemiecki, a teraz jest polski. Po prostu mieliśmy przyjąć do wiadomości, że Eichendorf był Niemcem, a jego ojczyzną Niemcy. Kiedy zacząłem odkrywać Polskę i równolegle spełniałem moje muzyczne pasje, ponownie natknąłem się na jego wielkiego, którego pieśni w czasie różnych moich wędrówek stały się bliskie mojemu sercu. Zainspirowany nimi, chętnie i często zacząłem odbijać z A4, aby ominąć ruch na autostradzie, jeżdżąc bocznymi drogami w kierunku Łubowic, miałem okazję obserwować małe śląskie wioski, które sprawiały wrażenie pogrążonych w śnie. Jest to kraj z wielką, ale i zarazem trudną historią. Liczne zamki wskazują na dawne bogactwo pojedynczych rodów, a małe wioski ze starymi, bardzo skromnymi domami świadczą z kolei o ubóstwie zwykłej ludności. Rozwartwienie społeczne było tu szczególnie wyraźne. W roku 1844 wybuchło nieopodal powstanie tkaczy, które nie mieli pogodzić się z ludzkim wyzyskiem. Jadąc dalej wąskimi drogami przez jesienia, pagórki, wzdłuż łąk i pól, dotarłem w końcu do Łubowic. Wieś prezentuje się niepozornie, ale za to z daleka widać wyraźne drogowskazy do centrum Eichendorfa. Często bywałem tu wraz z żoną, bratem, Ludwikiem Haryś, Fredem Oberhausem i innymi przyjaciółmi zainteresowanymi literaturą. Nasze rozmowy zawsze skupiały się na Eichendorfie. Śpiewaliśmy jego pieśni, dyskutowaliśmy o jego znaczeniu i literaturze niemieckiego romantyzmu, o roli, jaką odegrał w wojnach o niepodległość, a przede wszystkim o jego związkach z Wiosną Ludów w wydarzeniach w 1832. Pewnego dnia przyjechaliśmy tu z przyjaciółmi, którzy koniecznie chcieli zobaczyć miejsce urodzenia poety.
Wspólnie nuciliśmy pieśń Ajendorfa. Był razem z nami mój brat. Nagle pojawił się dyrektor kultury, zaciekawiony śpiewającą gromadą, mocno zdziwiony, że aż tyle pieśni znamy na pamięć. Dyrektor był pod wrażeniem, bo jeszcze nigdy nie gościł takiej grupy. Zaprosił nas do środka, z dumą wskazując tablicę na murze muzeum, na której do dziś widnieje napis z informacją, że Thomas Gottschalk podczas otwarcia Centrum Kultury i Spotkań przekazał w 2000 roku pokaźny dar dla muzeum. Panie z koła gospodyń wiejskich przygotowały żurek, typowo polski specjał, zupę na żytnim zakwasie, którą trzeba było koniecznie skosztować podczas tej wizyty. Wkrótce opuściliśmy Głogowice, żegnając gościnnego dyrektora jedną z pieśni Ajendorfa. Po krótkim czasie, w dniu moich urodzin, brat podarował mi żołędzie, które niezauważalnie pozbierał pod potężnym dębem nieopodal ruiny. Żołędzie zakiełkowały w doniczce i wkrótce zostały przesadzone do ogrodu. Dęby z ogrodu Ajendorfa przywołują trochę ducha Łubowic i romantyczny nastrój dzieł poety. Może uda mi się jeszcze kiedyś zaśpiewać pod nim. Na południe kierują się ptaki. Dzisiaj w moim ogrodzie pręży się młody, delikatny dąb półmetrowej wysokości i przypomina o wielkim poecie i romantyku. Ja. Die Eiche zu Hause ist schon so hoch, 2 Meter hoch bei uns im Garten. Kleine Geschichte, Überraschung meines Bruders. Wir lassen jetzt eine Geschichte weg, aber ich möchte ganz kurz erklären, was in dieser Geschichte steht. W tej chwili musimy zrezygnować, bo przez tłumaczenie dłużej to wszystko idzie. Weil die Schüler im Halbzeit, glaube ich, sind. Muszą jechać do domu. Jedną historię wyrzucimy, ale tylko chciałbym króciutko o niej powiedzieć. Wir haben Urlaub gemacht im Magurski Park in Rogowo. Das ist an der slowakischen Grenze gelegen. Magurski. Magurski Park. Byliśmy na urlopie w Magurskim Parku na lewym koło granicy czeskiej. No sehr einsam. Es leben noch Bären, Wölfe, Luchse und so weiter dort. Tam są jeszcze niedźwiedzie, wilki, wszystko tam jeszcze żyje. Und wir machen, es war eine traumhaft schöne Landschaft. Przepiękny krajobraz. Und wir machen einen Spaziergang und kommen im Wald plötzlich an eine Gedenkstätte. I idziemy sobie przez las, jest pięknie i nagle w lesie napotykamy takie miejsce pamięci. Und ich sehe sofort, es geht um eine jüdische Gedenkstätte. Od razu się zorientowałam, że to jest jakieś żydowskie miejsce pamięci. Und da ist der Gedenkstein und hier ist die ganze Gedenkstätte und liest du mal bitte gerade vor, was auf diesem Stein steht. I na tym kamieniu jest napisane: Mogiła zbiorowa 1250 Żydów pomordowanych 7 lipca 1942 roku przez barbarzyńców hitlerowskich. Ja, das hat uns natürlich sehr berührt. Und ich habe poruszyło auch, nas to bardzo. Und ich habe auch recherchiert, wer das war, und ich habe auch die Namen rausbekommen. Zacząłem szukać, co to w ogóle za wydarzenie, kto to zrobił i znalazł nazwiska różne. Die Gestapo hat alle Juden aus der Umgebung zusammengetrieben. Gestapo wszystkich Żydów z tej okolicy zagoniło w jedno miejsce. Und die Jungen mussten das Grab ausheben. Die jungen Juden. Młodzi Żydzi musieli wykopać grób. Und ein Gestapo-Mann saß am Tisch, hatte eine Flasche Wodka und einen Revolver und hat einen nach dem anderen erschossen. A gestapowiec siedział sobie przy stole, pił wódkę i strzelał po kolei, do każdego po kolei. Also für mich furchtbar und unmöglich, aber ich kann diese Geschichte jetzt nicht lesen, sonst dauert es zu lang. Und ich singe aber jetzt noch ein Lied. Ein Lied in Erinnerung an diese Zeit, was damals nicht nur in Krempel, also nicht nur in Magurski Park, sondern was die deutsche Gestapo in ganz Polen angestellt hat. In Erinnerung an diese Zeit. No, wspominając te czasy, niekoniecznie tam w
Krępnej, ale na wszystko to, co Niemcy w całej Polsce kiedyś zrobili Polakom, ma przypomnieć tę piosenkę. Dieses Lied ist ein jiddisches Lied und es ist das Schlusslied einer jiddischen Revue, die in Litauen aufgeführt worden ist immer. Dann ist er entstanden, diese Revue, in Vilnius. To jest jakaś pieśń kończąca rewie na Litwie. Revue? Eine Revue. Also ein Theaterstück mit Musik. Revue. Ja. Wir leben beliebig, es gehört der Welt. Wir leben ewig von Groschengeld. Jemand die Piken es, die alles säugen, was für uns verschwarzen uns verbunden. Wir leben ewig, wir sind froh. Wir leben ewig in jeder Stunde. Wir werden leben und erleben schlechte Zeiten überleben. Wir leben ewig, wir sind froh. Wir leben stehen wir zusammen in der Not. Wir leben ewig, wir sind noch da. Wir leben ewig, trotz kleiner Schar. Wir wollen leben und erleben, schlechte Zeiten überleben. Wir leben ewig, wir sind noch da. Wir leben ewig, es brennt der Welt. Wir leben ewig, ohne Groschengeld. Jeder hat die Pieker, die alles so nimmt. Was wären uns? Verschwarzen unsere Bohnen, wir leben ewig, wir sind tot. Wir leben ewig in jeder Show. Wir wollen leben und erleben, schlechte Zeiten überleben. Wir leben ewig, wir sind tot. Jeszcze na koniec króciutka. Jetzt zum Schluss eine letzte Geschichte noch, ganz kurz, dauert noch eine Minute. Ich habe eine Geschichte geschrieben, die heißt Kaffee, Wodka, Zigaretten. Napisałem historykę pod nazwą Kawa, Wodka, Papierosy. Und Sie wissen, vor allen Dingen die Älteren wissen, was es bedeutet hat, wenn man aus Deutschland kam und hat deutsche Zigaretten und hat auch Kaffee mitgebracht. Das war etwas ganz Besonderes. Schokolade. Schokolade und so weiter, ja. Starsi wissen, że jak się z nimi przyjeżdżało, trzeba było przywieźć papierosy, kawę, koniak. Aber ich habe auch gelernt, in Polen Wodka zu trinken. Ale ja nauczyłem się też pić wódkę w Polsce. Und Wodka war und ist in Polen Kultur, sage ich. Kultur. Wódka była i jest w Polsce kulturą. Ich meine das positiv. Myślę o tym w sposób pozytywny. Ja. Meine Frau und ich, wir haben jedes Mal, wenn wir aus Deutschland kamen, sind in Polen angekommen und haben uns gefreut, dass wir gut angekommen sind über die Grenze, Stoke haben gesungen. 50. Du, aber ich nicht. Ja z moją żoną zawsze jak zajechaliśmy do Polski po długiej podróży, zawsze sobie robiliśmy nagrodę w postaci setki bądź 50. Und Sie wissen genau, mit dem Wodka konnte man zwar nichts bezahlen, aber mit Wodka unter der Theke, dann bekam man etwas, das man natürlich noch bezahlen musste. Aber der Wodka war Katalysator dafür, dass man es bekommen hat. Ja. Wodka nie jest środkiem płatniczym w Polsce, czy tam nie była, ale dzięki wódce można było bardzo wiele załatwić. Und wenn man in Polen von einem halben Liter spricht, dann ist das kein halber Liter Bier oder Cola oder Sprudel oder sonst was, ein halber Liter ist einfach Wodka. Jak się w Polsce mówi połówka, to nie ma się na myśli żadnej wody, piwa, wina, tylko wiadomo, że chodzi o wódkę. So, meine Frau, wódki. Und wir haben eine kleine Geschichte in beiden zusammen in Kojalin an der Ostsee erlebt. Und das liest meine Frau vor. Eine Minute noch. Wódka, która jest koszalina. Opowiem zabawną historię związaną z wódką, którą przeżyliśmy nad Bałtykiem koło Koszalina. Moja żona przebywała tam rekreacyjnie w hotelu. Przyjechałem po nią po zakończeniu kursu języka, który prowadziłem w Gołdapie. Było lato. Wieczory były bardzo ciepłe. Tak jak inni goście przesiadywaliśmy w restauracji na tarasie. Pewnego wieczoru
Mieliśmy ochotę na wódkę o smaku pomarańczowym. Wódkę orange tak zwaną, która była bardzo droga wtedy. Po dwóch dniach moja żona wpadła na pomysł. Zamówiliśmy tylko sok pomarańczowy i usiedliśmy na tarasie w rogu. Żona tak prosiła mnie, żeby poszedł do samochodu i przyniósł dyskretnie wódkę kupioną przez nią w sklepie. Domyślałem się, o co jej chodzi, i na początku się wzbraniałem. W końcu przekonała mnie, przyniosłem tę wódkę i usiadłem. Wszystko było w najlepszym porządku. Ludzie rozmawiali z ożywieniem, pili swoje drinki. Czułem się wprawdzie trochę nieswojo, kiedy żona majstrowała przy butelce pod stołem, ale muszę się przyznać, że w głębi ducha bawiła mnie ta konspiracja. Cieszyłem się na picie wódki o niższej cenie. Zdołałem jeszcze dostrzec, że moja żona odkręciła nakrętkę z butelki i rozległa się melodia po otwarciu korka. 100 lat. Znany już hit należący do obowiązkowego programu wszystkich urodzin i innych imprez. Wszyscy odwrócili się, patrzyli na nas. Krysia przestraszyła się, wyciągnęła spod stołu butelkę, stawiają ją ostentacyjnie na stole. Obydwoje zaczerwieniliśmy się po uszy. Nie wiem, czy wszyscy zauważyli, co się stało. Żona błyskawicznie zakręciła butelkę i zaczęła mi coś gorliwie na niej pokazywać, tak jakbyśmy wcale nie chcieli z niej pić. Teatralnie skinąłem głowę, z aprobatą poszedłem demonstracyjnie do baru. Przyniosłem do stolika 200 wódki, a potem jeszcze kilkakrotnie powtórzyłem zamówienie. Do późnej nocy śmialiśmy się do rozpuku, a z tej naszej konspiracji wielokrotnie zakręcając butelkę. Nie piliśmy tej jednak do końca. Przyjechała z nami do domu. Dzisiaj po 10 latach stoi na półce na pamiątkę, oczywiście już pusta, ale nadal gra tamto. Niestety nie można kupić, ale to było wtedy na rynku. No, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Sie können verstehen, wenn man ein Buch geschrieben hat, dann möchte man das natürlich auch verkaufen. Wenn jemand Interesse hat, würde ich mich freuen. Das Buch kostet 30 Zloty. Ich habe auch deutsche Exemplare da, die sind 10 Zloty teurer. Hab auch übrigens, ich habe jetzt nur ein Lied gesungen von Eichendorff, da ist eine ganze CD mit Eichendorff-Liedern. Okay, das ist das Buch. Dankeschön. Książce jest dużo więcej smakowitych historii opisanych przez Hansa Bollingera. Miałyśmy z Małgosią to szczęście, że dostałyśmy wcześniej swoje egzemplarze, Gosia po niemiecku, ja po polsku, i naprawdę przyznam, że z zainteresowaniem i przeczytałam tę książkę, bo ja się po prostu czyta z ogromną łatwością, tak? Ona po prostu płynie, ta książka. Także polecam Państwu, bo naprawdę Hans włożył w nią ogromne serce i jest rzeczywiście ogromnym miłośnikiem naszego kraju, absolutnie bezsprzecznie. Bardzo Państwu dziękujemy. Hans, dla Ciebie od Pana Prezydenta skromny podarunek.